Zaczynamy. Moi drodzy, witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie przed pomnikiem wolności ojczyzny i przed fotografią wodopadowego księdza Jerzego Popiełuszki do ogrodu, którego będziemy zdążali. Trasę pokonamy 2 dni na rowerach. Słuchajcie, 30. rocznica i od razu widzimy tą wyjątkowość, bo pogodę mamy dzisiaj wspaniałą, niemalże letnią. A jak ci, którzy brali udział z nami w poprzednich latach, wiedzą, że 13 zawsze lało, nie padało. Tak. Ale to nic, to nas nie przerażało. Dlatego ten trud został wynagrodzony i dzisiaj niech żałują ci, którzy z nami nie lecą. Jegowa mamy. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście z nami. Witam przedstawiciela Solidarności, współorganizatora sztafety biegowej. Witam szefa stowarzyszenia Propatria, Wasza Kowalskiego, który jest z nami zawsze. No i Was wszystkich uczestników. Fajnie, że się zdecydowaliście z nami podróżować. Każdy z nas na pewno niesie swoją intencję, siebie jedzie intencję do grobu błogosławionego księdza Jerzego. Ale proszę Was wszystkich, żebyśmy wspólnie się modlili w intencji Marcina Antonowicza, który no, jest symbolem męczeństwa naszego regionu. Z mojej strony to tyle. Za chwilę złożymy kwiaty przed wizerunkiem błogosławionego księdza Jerzego i będziemy się pomału formować. Władek jeszcze chce parę słów powiedzieć. I jeszcze będzie chwila odprawy, dobrze? Poinformuję Was, jak będzie przebiegał pierwszy etap podróży. Ja chciałem powiedzieć, że cyklistów ja prowadzę, nie wolno mnie wyprzedzać. Jedziemy w grupie. I szybkość musi być dostosowana do najsłabszego, nie do najsilniejszego, tylko najsłabszego. Dawaj, 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 dawaj! I ostro, i ostro.